Michel Jargalsajha. Jakie to uczucie być noszoną przez samego Jankesa? A, to było tuż po moim skoku, w momencie, kiedy nasze kochane jury oceniło mój skok i się okazało, że dostałam tak wspaniałe, wysokie oceny, to Jankes i ja się tak ucieszyliśmy, że on po prostu spontanicznie mnie podniósł do góry, ja wyleciałam, przytuliliśmy się. 28, dobrze policzyłem, 28 punktów, dziewczyno, rewelacja! To było super uczucie. Jankes jest bardzo silnym człowiekiem, dał radę. Mam nadzieję, że za każdym razem tak będzie. Jak pomagasz sobie przed skokiem, aby przezwyciężyć lęk? No ja się staram po prostu jak najbardziej skoncentrować, żeby przede wszystkim napiąć każdy mięsień, no, czubka głowy po stopy, żeby przy wpadaniu do samej wody nie zrobić sobie krzywdy. Najważniejsza jest koncentracja. Czy będziesz tęskniła w programie za Bilem i Moniką? Boże, oczywiście, w każdej przerwie się tam wygłupialiśmy z Bilem, sami wiecie. W języku mongolskim, a z Miśką dyskutowałyśmy, jak gdyby przeżywałyśmy każdy tutaj problem i szczęście razem, ale mamy kontakt też poza programem, więc nasza przyjaźń przetrwa wieki, moim zdaniem. Jak szybko nauczyłaś się języka polskiego? W tydzień. Nie no, żartuję. Ja przyjechałam do Polski, jak miałam 3 lata, więc już tam troszeczkę mówiłam po mongolsku, ale od razu po przyjeździe do Polski rodzice zapisali mnie do polskiego przedszkola, więc to wyszło tak, jakby to był mój pierwszy język, znaczy drugi język, ale uczyłam się go równolegle z mongolskim, więc nie wiem ile dokładnie, ale do dzisiaj się uczę tak naprawdę. Co ci się podoba w Polakach? Wszystko mi się podoba. To są moi bracia i siostry. Ja Polskę traktuję jak moją drugą ojczyznę i tutaj w Polsce wszyscy mnie przyjęli bardzo serdecznie. Mam tutaj najlepsze przyjaciółki, najlepszych przyjaciół, piękne wspomnienia. I Polacy moim zdaniem tak mentalnie mimo wszystko są bardzo podobni do Mongołów, bo są tacy otwarci. Jeżeli to jest przyjaźń, to jest taka przyjaźń od początku do końca. To są bardzo dobrzy ludzie, więc cieszę się, że przyjechaliśmy właśnie do Polski i na pewno będę związana z Wami i z Polską do końca życia.